Mam nadzieję, że nie przyszliśmy tu tylko o własnych siłach i na własnych nogach, ale wspomniany Duch Święty nas tutaj przywołuje. Czy wiemy to, czy nie wiemy? On umie nas prowadzić tak, jak chce. Od tego też się zacznie ten utwór muzyczny, dzieło muzyczne. Chciałem powiedzieć przygoda, ale to wydaje mi się jakoś za małe słowo. Ale zaproszenie Ducha Świętego przez dosłownie kilka dźwięków na początku tego, co usłyszymy, jest znaczące, bo ono tak jakby otwiera drzwi. Nie wiem, czy macie Państwo takie doświadczenie, że kilka dźwięków może otworzyć drzwi. I nie chodzi mi tylko o drzwi te fizyczne, ale o drzwi naszych umysłów, naszych serc. Bo wydaje się, że w całym tym dziele, w którym będziemy uczestniczyć, i mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście dzieło Pana Boga, w którym każda z nas otrzyma to, czego potrzebuje. To jest dzieło szukania. Odkąd jakoś obcuję z muzyką, to gdy myślę o tym, że słucham, bo nim się gra, to najpierw trzeba posłuchać, to słuchanie jest szukaniem, to jest otwieraniem. I tak naprawdę nie wiemy do końca, kto tu kogo szuka, ale właściwie o to chodzi. Nie musimy nawet dawać sobie odpowiedzi na to pytanie, tylko pozwolić się temu poprowadzić, temu słuchaniu, temu szukaniu. Maria Magdalena, bo do niej odnosi się cały ten utwór, całe to dzieło, ona jest inspiracją, ale można też powiedzieć, że ona jest przewodniczką dla nas. Nie tylko po tych dźwiękach, nie tylko po tych słowach, ale też po całej sytuacji, w której jesteśmy. To jest niezwykła sytuacja, czy szukam słowa. To, co się dzieje podczas słuchania muzyki, podczas słuchania słowa, w tym jednym momencie, w którym to się dzieje, taka jest możliwość naszego umysłu. Możemy przywoływać wszystko to, co było do tej pory w naszym życiu. Jednocześnie to, na co się otwieramy, co jest możliwe, co jest tylko potencjałem na ten moment w naszym życiu. I że to się może wydarzyć tu i teraz. Ogromnie się cieszę i to było takie główne źródło odkrycia dla mnie, kiedy w pewnym momencie przyszła mi taka myśl, żeby organizować rekolekcje jazzowe. I myślałem sobie, na czym to ma polegać? O co właściwie w tym chodzi? Zwłaszcza, że usłyszałem od jednego z muzyków jazzowych, że za bardzo ta muzyka nie nadaje się do kościoła. Dlaczego? No bo tę muzykę zwykle się grało, jak on powiedział, do kloaki. Czyli w małych klubach, raczej nieświętych. I czy tą muzykę, czy te dźwięki można wziąć do przestrzeni sakralnej? I tylko Bóg mnie do tego przekonał, żeby oprócz głoszenia słowa zaprosić do świątyni te jazzowe dźwięki. I nasze doświadczenie było takie, że ta treść, która jest głoszona, ta treść Ewangelii, tak naprawdę przez te dźwięki jest tylko pogłębiana. Mówię to też w kontekście choćby Marii Magdaleny. Jeżeli wokół niej się dzisiaj spotykamy, to nie była święta kobieta. Jest napisane w Słowie, że Jezus wyrzucił z niej 7 złych duchów. 7 w uchu żydowskim znaczy pełnia. Można by powiedzieć, była pełna grzechu. Dokładnie do klubu jazzowego się nadawała.
a jednocześnie stamtąd została wydobyta przez Jezusa i dzisiaj ją spotykamy przy grobie Pana Jezusa. Można powiedzieć, też nie najszlachetniejsze miejsce. Nie jest to tron. Nie jest to sala królewska. Jest to miejsce blisko śmierci, żeby nie powiedzieć zgnilizny. A jednocześnie wiemy, jak Pan Jezus i tylko Pan Jezus umie to odwracać. I umie to odwracać nie tylko w życiu Marii Magdaleny, ale umie to odwracać też w życiu każdego i każdej z nas. Dlatego ośmielam się, bez względu na to, co o sobie myślicie, jak siebie widzicie, czy się nadajecie do Kościoła, czy się nie nadajecie do Kościoła, czy wam jest bliżej do świątyni, czy wam jest bliżej do kloaki. Bez względu na to, jesteście we właściwym dzisiaj miejscu. Po co? Po to, żeby słuchać i po to, żeby szukać między tymi dźwiękami, między tymi słowami. A może lepiej powiedzieć, żeby dać się posłuchać i dać się poszukać temu, który najlepiej słucha i najlepiej szuka. To ciekawe bardzo. Maria Magdalena. Zwykle, gdy przedstawiano kobiety w tamtym czasie, dopowiadano, że jest od jakiegoś mężczyzny. O Marii Magdalenie tego nie mówią. Jeszcze drugi taki moment, który pięknie to pokazuje, jest powiedziane, że przyszła, gdy jeszcze było ciemno. Kobiety nie mogły chodzić w nocy same. Była to bez wątpienia niezależna kobieta. I taka Maria Magdalena przychodzi, gdy jeszcze jest ciemno, do grobu. Bez kontekstu takiego czy innego mężczyzny, czy takiej czy innej opieki, ale jest cała tęsknotą. To jest niesamowite, jakoś dzisiaj to mnie bardzo poruszyło, gdy sobie uświadomiłem, że spotkała aniołów. No jednak spotkać anioła to nie jest coś takiego powszechnego, chyba że dla was owszem. Więc to powinno zrobić na niej ogromne wrażenie, a nie robi. Że dużo mocniejsze w niej jest pragnienie odnalezienia Jezusa. Nawet takie wydarzenie jak spotkanie aniołów jej nie absorbuje tak bardzo. Tylko już pyta tego ogrodnika, czy go gdzieś nie schował. Bo jej tylko o jednego chodzi. O tego jednego, którego pokochała, a może właśnie lepiej powiedzieć, któremu pozwoliła się pokochać. I gdy słyszy tylko to jedno słowo, czyli swoje imię, Mario. Imię to znaczy istotę, którą w sobie nosi, którą on jednym słowem potrafił wydobyć. Jakże też to była piękna, intymna relacja, kiedy ona do niego mówi Rabbuni. To jest ciekawe, bo tak jak mówią egzegeci, specjalnie jest użyte to słowo, czy pozostawione ten semityzm jako zdrobnienie, bo po grecku nie ma zdrobnienia. Może dla nas to też ważne, że po polsku też nie ma zdrobnienia słowa nauczyciel. Nie mówi się nauczycielku, prawda? A ona mówi Rabbuni. Właśnie nie oddamy tego ni po grecku, ni po polsku, tylko trzeba to usłyszeć, to słowo. Ale myślę, że też w nas to gra, Rabbuni, że my czujemy to zdrobnienie. I tym samym od razu odczuwamy, jaka to jest bliska relacja. Nie wiem, czy tęsknicie za taką osobistą relacją z Panem Jezusem, żeby móc tak do Niego powiedzieć.
żeby usłyszeć tak swoje imię, jak on to wypowiedział, a jednocześnie, żeby tak odpowiedzieć na to jego słowo, które do nas jest skierowane. Słowo pełne miłości. Słowo, które nas odnalazło. Myślałem nad tym, co powiedzieć, ale też myślałem nad tym, co zrobić. I pomyślałem, pójdę do spowiedzi. Przed tym, co chcę tu powiedzieć, dlaczego? Dlatego, żeby zrobić miejsce temu, który chce przyjść. I słyszę to jako inspirację, dlatego się tym dzielę, bo spowiednik powiedział, za pokutę przeczytaj fragment o zgubionej drachmie. To jest 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Tam jest o zgubionej owcy, o zgubionej drachmie i o zgubionych synach, można by tak powiedzieć, nazywanych marnotrawnymi. Czyli to jest opowieść o odnajdywaniu. Bo jakie miałoby sens szukanie, gdyby nie chodziło w szukaniu o to, by odnaleźć. I gdy czytamy o tej kobiecie, która zgubiła jedną drachmę, to gdy ją znalazła, sprasza przyjaciółki i sąsiadki, i mówi, cieszmy się, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Nie wiem, w jakiej jesteście dzisiaj sytuacji. Mamy okres wielkanocny. Wydaje się, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas. Ale czy rzeczywiście mamy takie poczucie, że zmartwychwstał w moim życiu?